pudełka, kartony i gazety, kartki, zeszyty i bilety. To wszystko papierem nazywamy i do niebieskiego pojemnika wrzucamy. Pamiętajcie, że zużyty papier, czyli makulaturę, wyrzucamy zawsze do pojemnika koloru niebieskiego. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. Zakrętki, butelki podłużne, plastik to śmieci są różne. Także ten worek foliowy jest właśnie z plastiku zrobiony. Tworzywa sztuczne i metal wyrzucamy zawsze do pojemnika koloru żółtego. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. A szkło to chyba każdy wie, gdy się je upuści, to rozbija się. Ze szkła butelki różne mamy i do zielonego worka je wrzucamy. Pamiętajcie, że szkło wyrzucamy zawsze do pojemnika koloru zielonego. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. A teraz razem ustalamy, jakie bioodpady wszyscy znamy. Obierki i skórka z banana do bioodpadów jest wrzucana. Bioodpady wyrzucamy zawsze do pojemnika koloru brązowego. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci. W górę ręce wszystkie dzieci, które segregują śmieci. I do dołu ręce dzieci, które dobrze segregują śmieci.